No i mamy szpaki. Już w takim sezonie troszkę luźniejszym pojawiły się młode już lotne, które opuściły gniazdo. No tutaj w większości jest grupka, odpoczywa dorosłych, niewykluczone, że część z nich jeszcze karmi młode w dziuplach albo w skrzynkach lęgowych. Chociaż no, jesteśmy na plantach, także tych skrzynek dla szpaków jest naprawdę niewiele. Głównie tu są dziuple. Dziuple wykorzystywane na przykład po dzięciole białoszyim lub po mieszanej parze, bo tutaj mamy mieszaną parę dzięcioła białoszyjego i dużego. Czasami się zdarzają takie hybrydy. Jest też, wiecie, to zależy od roku. W tamtym roku była czysta para dzięcioła białoszyjego, ale można było też spotkać drugą parę, której samica była dzięcioła dużego. Nawet obserwowałem je na jednym z klonów srebrzystych, jak obieżerowały obok siebie, także można było sobie porównać i zobaczyć te cechy diagnostyczne, które pozwalają odróżnić jeden gatunek od drugiego. No a tutaj taka scenka rodzajowa. Warto sobie popatrzeć.